Budynki swego czasu uczelnia otrzymała nieodpłatnie, a z uwagi na to, że mam świadomość, że po pierwsze działamy na rzecz bezpieczeństwa, obronności państwa, a wspomagamy, myślę tutaj w ten sposób, Ministerstwo Obrony Narodowej. Dwa, komendant pierwszej regionalnej bazy logistycznej nie ukrywa, że warunki lokalowe w Wałczu nie sprzyjają funkcjonowaniu jednostki. Jest cały czas rozważany wariant wyprowadzki pierwszego RB-logu, w którym obecnie pracuje kilkaset osób. Gdyby wojsko na powrót przyjęło cztery obiekty, wówczas udałoby się zatrzymać jednostkę w mieście. PWZ chce przekazać budynek koszarowy oraz sztabowy, w którym miałyby mieścić się pomieszczenia biurowe czy sala konferencyjna, a także dawną stołówkę wojskową. Wojsko musiałoby wyremontować wszystkie te budynki. Wstępny koszt remontu to co najmniej kilka milionów złotych, a prace potrwałyby około 3 lat. Do końca miesiąca powinna zapaść decyzja, czy jednostka przejmie budynki od PWZ, czy opuści Wałcz.